Uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w otwartych mistrzostwach kolna w pływaniu. Głównym organizatorem zawodów był Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. Jest to impreza cykliczna, która jest wpisana w kalendarz naszego ośrodka. W zawodach bierze udział ponad 200 osób. Są to zawodnicy z województwa podlaskiego. Ekipy przyjechały do nas z Zambrowa, z Łomży, z Kolna i ze szkół powiatu kolneńskiego. Cieszę się bardzo, że jest tyle osób zainteresowanych udziałem w naszych zawodach. Zawody pływackie były rozgrywane w kilku kategoriach wiekowych. Nazywamy się MTS Zambrów, działamy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. W grupie jest 5 osób, trenuje pani Joanna Gruszkowska. Wszyscy pływamy od 6 roku życia. Trenujemy 5 dni w tygodniu po 1,5 godziny. Przyjeżdżamy na różne zawody, zdobywamy medale. Do pływania zachęcili mnie głównie rodzice, następnie nauczyciele. Później sama chciałam dalej zdobywać medale i startować w zawodach. Zacząłem pływanie w wieku 6 lat. Nauczył mnie tego tata. W szkole podstawowej zaczęliśmy pływać już na sekcji pływackiej profesjonalnie, powiedzmy, 2 razy w tygodniu. Odnosiliśmy całkiem dobre sukcesy w województwie, jako takie treningi. W gimnazjum też to kontynuowaliśmy, niestety w liceum przerwało się i 2 klasy nie było nic, żadnych treningów. Dopiero teraz, w ostatniej klasie maturalnej, zaczęliśmy sekcję pływacką, trenujemy 2 razy w tygodniu. Przygotowujemy się do zawodów głównych. Główny nasz cel to zawody w Suwałkach w lutym i mam nadzieję, że osiągniemy tam sukces. Pływać można było w stylu klasycznym, motylkowym, grzbietowym lub dowolnym. Po raz kolejny odbywają się zawody na tym obiekcie, organizowane przez KOKI z Kolna. Czemu służą? No, rozwijaniu sprawności fizycznej ogólnie, doskonale umiejętności pływania. Wiadomo, że ta umiejętność pozostaje na całe życie. Zawody pływackie to kolejna impreza sportowo-rekreacyjna zorganizowana przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.